Witajcie kochani, proszę bardzo, pokazuję wam jak wygląda praca na gazie Renault Kadjar 1.2 TC po wymianie wtryskiwaczy gazowych. Nie robiłem żadnej kalibracji, nic takiego, mapa była normalnie wgrana i na tym się sprawa zakończyła. Potem wysiadł jeden wtryskiwacz gazowy, błąd P0301. Wymieniłem ten pojedynczy wtryskiwacz, przejechałem 600 km, przyszły mi trzy kompletne kolejne wtryskiwacze i proszę bardzo. To zacznijmy, takie pytanie mam, czy jest coś takiego jak kalibracja wtrysków w ogóle? Kiedyś była kalibracja wtrysku, wiązało się to z ustawieniem pracy dyszy. W tych nowoczesnych wtryskiwaczach nie robi się takich rzeczy, bo nie ma jak tego wykonać po prostu. Nawet powiem szczerze, że są chyba nierozbieralne, chyba żebym ktoś próbował i rozbierał. Ja nie robiłem takich rzeczy, więc normalnie wchodzi na obroty, stabilizuje obroty na poziomie 800 obrotów. To kolejne pytanie od widza. Spalanie oleju, a właśnie nie spalanie oleju, tylko zużycie oleju przez silnik, a komputer, a EKU, czy to ma wpływ? Wszystko zależy od tego, jak wygląda sprawa z momentem wtrysku benzyny oraz z ustawieniem zmiennych faz rozrządu i programowego zestrojenia. W starych samochodach Renault, z tych starszych do 2015 roku, silniki pobierały olej, potem zrobili podobno poprawkę w oprogramowaniu. Ten samochód nie zużywa oleju, 200 tysięcy przebiegu. Nie zdarzyło mu się, żeby pobierał olej. Ma delikatne zapocenie przy deklu rozrządu, ale to jest naturalne przy tych samochodach, ponieważ tam się znajduje olej. Jest to naturalna sprawa. Nie wisi tam żadna kropla, tylko po prostu taka smuga się zrobiła. Ja to ostatnio czyściłem przy wymianie sprzęgła w klimatyzacji, to znaczy sprzęgła w kompresorze klimatyzacji. Proszę bardzo, tak silnik pracuje. Pan się pyta, co tak brzęczy, chyba chodziło o 1.3 TCE. Czemu bzyczy jak pszczoła? 1.3. Wtrysk. Bardzo wysokie ciśnienie wtrysku. 250 barów. Układ common rail w benzynie, no niestety coś to musi znaczyć dla pracy silnika również. Te silniki diesel od silnika benzynowego różnił się w zasadzie, weźmy takiego Opla, na pewno każdy pamięta Opla Kadeta. Czym różnił się 1.6 benzyna od 1.6 diesel, taki typowy diesel? Otóż obydwa miały bloki żeliwne, tylko diesel miał blok, głowicę z żeliwa wykonaną, natomiast benzyna z aluminium. W benzynowych silnikach nie była wymagana tak precyzyjna technologia i tak dokładnie spasowane elementy współpracujące jak w silnikach diesla, stąd ceny silnika diesla na rynku wtedy były wyższe od silników benzynowych. Teraz to wszystko się wyrównało, silnik benzynowy potrafi kosztować do tego samochodu, jakby chciał kupić nowy, 50 tysięcy złotych, to jest bardzo dużo. Bo osobno sprzedaje się osprzęt, osobno silnik. Tu technologia robi swoje, tym bardziej, że te silniki zaczęły być wyprodukowane w bardzo krótkich seriach. Bo zmusiła do tego ekologia. Ciągłe zmiany w normie euro, ciągle bardziej drastyczne podejście do tych norm powoduje, że dobre, sprawdzone konstrukcje idą na śmietnik i robi się coś nowego w zamian. Czyli mam rozumieć, że problem z częściami, z dostępnością to jest sprawa Unii Europejskiej, a nie złej woli producenta. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Widziałem test nowego Voyaha
nowego Voyaha. To jest samochód chiński, który jest produkowany na rynek chiński, ale również występuje na naszym rynku. Samochód jest warty 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy złotych. Za co tam płacimy? Za zespół dwóch silników elektrycznych, które są najprostsze w wykonaniu. Bateria, owszem, bateria może drogo kosztować, tym bardziej, że produkcja tych baterii może być u nas, no była u nas produkcja baterii, ale nie wiadomo, czy to wszystko nie będzie wycofane po tych przemianach gospodarczych. Mamy znowu być za ściankiem Europy. Dobra, dość polityki. A powiedz, dlaczego pan wypalił zawory w 1.3 DCE? Co się stało? Masz ten silnik. Bardzo złożony problem i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Widziałem zawory wypalane nawet w Fiacie 125P i tak zdradzę wam pewien sekret. Fiat 125P jak bił rekord na 24 tysiące mil, pamiętacie te rekordowe przejazdy Fiata dużego? W dużym Fiacie podczas tej próby został wypalony tłok, przepalony tłok i w punkcie serwisowym dokonywali wymiany tego tłoka, żeby samochód mógł dalej na tym silniku jechać. To są takie historie, których może nie znacie, nie interesujecie się takimi historiami, ale miało to zdarzenie miejsce, nieraz można to doczytać tam gdzieś i widziałem z lat 80. książki dotyczące eksploatacji pojazdów, gdzie również zawory były wypalane. Jest to związane z dawką paliwa, z niewłaściwym wtryskiem, z słabym rozpyleniem paliwa, ze zjawiskami spalania stukowego i to wszystko się komasuje do jednego i powoduje wypalanie zaworów. Tam był jeszcze uszkodzony wtrysk. Czy to nam coś wyjaśni? Tak, wtrysk może powodować wkraplanie paliwa, ale wtedy by się wam zaświecił błąd P0301. Jeżeli byście mieli coś takiego, to komputer by wam zasygnalizował, że coś jest nie tak. Tu w tym samochodzie jak miałem problem z wtryskiem gazowym, a wtrysk gazowy to jest nic innego. Co prawda jest tutaj wtrysk bezpośredni, benzynowy, ale pośredni gazowy. W momencie, kiedy wtryskiwacz zaczął wariować, od razu zapalił mi się P0301. Zasygnalizowałby komputer problem. Jeżeli będzie wahanie jakiekolwiek, czy problem z dawką paliwa, komputer jest w stanie wam to zasygnalizować. Dobra, tato, to mamy błąd. P0301, co mam jeździć dalej, aż się silnik rozpadnie? Nie, czy P0301 trzeba, co sugerujesz? Trzeba sprawdzić nawet takim LM327. Sprawdzić, czego dotyczy problem. Mi pokazało LM327. Taki oto najprostszy moduł. Poinformował mnie, że mam problem z pierwszym cylindrem, czyli wtrysk na pierwszym cylindrze, coś z nim jest nie tak. I po wymianie wtryskiwacza pierwszego cylindra samochód jeździ rewelacyjnie. A dlaczego, co się stało z wtryskiwaczem? Gazowy wtryskiwacz ma swoją żywotność i może dojść do jego zaklejenia, jeżeli ktoś jeździ na złym paliwie gazowym, są dodatki wszelkiego rodzaju smarujące, które zaklejają te wtryskiwacze, czyli nie stosował substancji, które czyszczą wtryskiwacze, bo moje wtryskiwacze były w porządku. Włożyłem do myjki ultradźwiękowej i było ok. Tylko wtryskiwacz ma też swoją żywotność. Skończyła się żywotność wtryskiwacza. Akurat na tyle był przewidziany. Czy ile przejechałeś? I zasadniczo nie wiem, trudno mi powiedzieć. Myślę, że około 100 tysięcy kilometrów było przejechane. A za chwilę problem by dotyczył pozostałych wtryskiwaczy. W związku z powyższym wymieniłem wszystkie, tak jak się wszystkie świece wymienia, tak jak się wymienia amortyzatorzy w komplecie, tak jak się wymienia żarówki. Co, nie musiałeś wymieniać silnika? Silnik? Jakbym trochę jeszcze pojeździł, to bym musiał wymienić, ale niekoniecznie silnik. Wtedy bym miał problem z tłokiem lub z zaworami na cylindrze, który
miał problem. To wszystko, na razie. To jeszcze dodam coś od siebie, podobno 1.4 TSI i cała seria THP powstała na tej samej desce kreślarskiej, więc może najpierw trochę doczytać, a potem polecać lub nie polecać innych silników, tyle jeśli chodzi o dziennikarstwo motoryzacyjne. No, na razie, idzie mechanik.